Naturalne sposoby na walkę ze stresem, który skraca nam życie. Zapraszam. Witajcie. Wielkie dzięki za wszystkie subskrypcje, wielkie dzięki za lajki, za komentarze, za całą aktywność na naszym kanale. Zapraszam do subskrybowania, dalszego subskrybowania kanału STETV, do oglądania moich wszystkich poprzednich materiałów, do lajkowania, do odwiedzenia sklepu Szukaj Czas, gdzie możecie kupić książki z moją dedykacją. Zapraszam na Facebooka Centrum Świadomej Edukacji i na Facebooka, naszego Facebooka STETV. Słuchajcie, dzisiaj będzie temat, który jest trochę wyświechtany, to znaczy temat stresu jest omawiany przez wszystkich, od celebrytów po wielkie mądre głowy, wielkich naukowców. Jest to temat szeroko omawiany w domenie publicznej. I czasami wydaje mi się, że tak obyliśmy się z tym tematem, że przestajemy go zauważać, przestajemy go traktować poważnie i jednocześnie też przypisujemy nasze wszystkie dolegliwości właśnie, że jest to powód stresu, czyli nerwica, nerwy, coś tam, nie? Czasem oczywiście poza stresem są też inne czynniki, które mogą powodować takie dolegliwości, więc też warto pójść na badania, odwiedzić lekarza, żeby wykluczyć, czy przypadkiem nie jest to inne, nie jest to inna przyczyna danego schorzenia, a nie tylko tak zwany stres. Ale ja się podpisuję pod teorią, pod tezą, że stres rzeczywiście wywołuje większość chorób cywilizacyjnych, taki przewlekły, niewygaszony. I zaraz wam też udowodnię, że w jakimś stopniu też przyspiesza proces starzenia, czyli skraca nam życie. No i na pewno wpływa bardzo negatywnie na jego jakość. No ale odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czym jest ten stres? Mówię tutaj o takim stresie psychofizycznym. Nie mówię o stresach hormetycznych, biologicznych, chemicznych czy fizycznych. Mówię o takim stresie, który jest zagrożeniem pobudzającym nasz centralny układ nerwowy. No bo właśnie. Stres to jest jakieś zagrożenie zewnętrzne, które uruchamia nasze wszystkie systemy, nasze wszystkie układy tak, abyśmy poradzili sobie z tym stresem, czyli pierwotnie, patrząc ewolucyjnie, walczyli z jakimś zagrożeniem albo uciekali. Czasem też niektórym osobom zdarza się tak zwane freeze, zamrożenie, że po prostu nagle nie wiedzą, co mają zrobić, sztywnieją. Taka ciekawostka jest, że w świecie zwierząt, kiedy jakieś zwierzę jest atakowane przez inne zwierzę, które chce go zjeść, to włącza się mechanizm, który powoduje, że to zwierzątko, ta ofiara, naśladuje śmierć, tak? Naśladuje zjawisko jakby utraty życia. Jest to spowodowane tym, że jak zobaczycie, jak poglądacie sobie jakieś programy przyrodnicze, to niestety, przyroda jest brutalna. Zwierzęta, drapieżcy, bardzo często spożywają swoje ofiary jeszcze żyjące. No bo wolą spożywać te fragmenty ciała, które są ukrwione, w których jeszcze tętni krew, krąży krew. Jeżeli to zwierzę zacznie udawać umarłego, no to i faktycznie tak jest, że to zwierzę wpada w pewien, można to nazwać jakimś takim letargiem, który przypomina śmierć, to jest szansa, że drapieżnik po prostu odejdzie i nie zrobi krzywdy takiemu zwierzęciu. Ewentualnie padlinożerca może go dopaść. Ale wyobraźcie sobie, że u człowieka są pozostałości, takie relikty tego podobnego mechanizmu. I to są tak zwane omdlenia wazowagalne. Czyli nagle pojawia się w organizmie takie zjawisko, że jest zbyt silne napięcie nerwu, między innymi to jeden z takich mechanizmów, napięcie nerwu błędnego, który powoduje spowolnienie akcji serca w sytuacji, kiedy
Ta krew powinna docierać do układu, do centralnego układu nerwowego i następuje omdlenie. Teoretycznie nieszkodliwe, w praktyce różnie bywa. Ale jest to pozostałość, jest to relikt. Właśnie po takich, można powiedzieć, fizjologicznych naszych zachowaniach, które pozwalały nam przetrwać zagrożenie. Czyli po to jest stres. I stres w przyrodzie, jeszcze raz powtórzę, z ewolucyjnego punktu widzenia powinien być intensywny, powinien być krótki i po stresie powinna przyjść pełna relaksacja, pełne odprężenie i regeneracja zasobów. Tak to wyglądało historycznie, tak to wygląda w przyrodzie, że większość czasu nasze życie było w stanie relaksacji. A tylko w pewnych zagrożeniach, właśnie walcz albo uciekaj, mobilizowaliśmy nasz układ nerwowy, nasz układ współczulny, nasze mięśnie, nasze serce, układ oddechowy, tak żebyśmy po prostu przetrwali. Bo gdyby nie te mechanizmy, które się włączają pod wpływem stresu, to naszego gatunku nie byłoby na Ziemi. I stres jest bardzo szybko działa. Bardzo szybko reagujemy na stres. Najpierw jest ta reakcja adrenalinowa, tą, którą znamy, czyli jest wyrzut tej adrenaliny, następuje szybsze bicie serca, wzrost ciśnienia krwi, pocimy się, włosy nam dęba stają, bladość powłok, rozszerzają nam się źrenice, odczuwamy jakby wolniejsze, mamy wolniejsze poczucie czasu, jesteśmy bardziej skoncentrowani, wyostrzają nam się zmysły, jesteśmy gotowi do walki albo właśnie do ucieczki. I teraz popatrzmy przez pryzmat właśnie tego szybkiego działania adrenaliny, co się dzieje, jeśli takie sytuacje stresowe powtarzają się co chwilę. Czyli wpadamy w ten taki amok jakby reakcji na stres. Czyli to nie jest jedna sytuacja, która stwarza zagrożenie, tak jak historycznie patrząc w przeszłość, tylko są to sytuacje, które powinniśmy zignorować, które nie stwarzają dla naszego ciała, dla naszego organizmu żadnego zagrożenia, a my reagujemy w ten sam sposób, jakbyśmy walczyli z niedźwiedziem albo z lwem. To zobaczcie, co się dzieje. Bo to jest ta reakcja nagła. Jeżeli my permanentnie pobudzamy nasz układ krążenia do pracy, czyli szybciej pracuje nam serce, jest wyrzut adrenaliny, jest dominacja układu współczulnego nad przywspółczulnym, nie ma tej relaksacji, no to serce się zużywa, szybciej się zużywa. Ja już o tym mówiłem w badaniach, w tym filmie o badaniach, że tętno powinno być w dolnej granicy normy, jeżeli chcemy długo żyć. Rośnie nam ciśnienie krwi, to też nie jest objaw dobry z punktu widzenia działania układu krążenia. Może dojść do różnego rodzaju uszkodzeń śródmłonka naczyń krwionośnych. Oczywiście następuje pewna redystrybucja krwi, czyli krew z obszarów, które w sytuacji stresowej nie muszą być ukrwione tak dobrze, jest przesyłana do mięśni szkieletowych, żebyśmy walczyli lub uciekali, do mięśnia sercowego, żeby szybciej pracowało, do układu krążenia, żeby była szybsza wymiana gazowa i do centralnego układu nerwowego, żebyśmy szybciej działali i myślili, tak? Myśleli, przepraszam. No a skóra, na przykład pojawia się dlatego też bladość powłok. Jest to też taki mechanizm ratujący nas przed wykrwawieniem się, bo my to dostosowaliśmy, znaczy te układy się dostosowywały do sytuacji. Jeżeli człowiek był zagrożony urazem, na przykład w czasie walki lub ucieczki, to te naczynia krwionośne zewnętrzne, te na powłokach, mówię tu na skórze, ulegały wazokonstrykcji, czyli zamknięciu albo zmniejszeniu światła, żeby właśnie podczas tego urazu ta krew się nie wylewała. Ale jakie to ma takie długofalowe skutki? No skóra jest źle odżywiona, mieszki włosowe są źle odżywione i to ma negatywny wpływ na wygląd, strukturę, nawilżenie, ukrwienie, też na jakość włosów. Czyli ogólnie ma zły wpływ na jakość skóry i włosów. Ta krew nie tylko ucieka ze skóry, ale ucieka także z narządów wewnętrznych, z wątroby, z nerek,
z jelit. I teraz, jeśli ta sytuacja się regularnie powtarza, czyli bardzo intensywnie reagujemy na bodźce stresowe, takie, można powiedzieć, nie wymagające takiej reakcji, to mamy źle dokrwione narządy miąższowe, źle dokrwione cały układ trawienny i nerki. To ma niebagatelny wpływ na zdrowie naszych narządów, na też proces trawienia. Dlatego ludzie, którzy się bardzo często stresują, często wchodzą w ten tryb walki lub ucieczki, ten tryb adrenalinowy, mają problemy z trawieniem, mają problemy z perystaltyką, mają problemy z wątrobą, z drogami żółciowymi, czasem z nerkami. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, też ten efekt wizualny się pogarsza. Coś jeszcze się dzieje pod wpływem działania adrenaliny. We krwi zwiększa się ilość czynników krzepnięcia krwi oraz gotowość zakrzepowa, osocza. Zwiększa się podatność na agregację płytek krwi. Dlaczego? No bo to jest ta sama sytuacja, co z zamknięciem tych naczyń krwionośnych. Też potencjalnie może być uraz, no to zwiększmy nasze zasoby do produkcji skrzepliny w razie, jakby nam się coś stało, no żebyśmy się nie wykrwawili. To samo jest też ze stanem zapalnym. Zwiększa się ilość różnych mediatorów stanu zapalnego i to widać we krwi. Te markery się podnoszą. Aktywuje się układ odpornościowy, tak niespecyficznie, właśnie też po to, że jakby podczas urazu doszło do infekcji bakteriami czy jakimiś drobnoustrojami, to organizm od razu się broni, żeby nie doszło do rozległego zakażenia i ewentualnie sepsy. Czyli gotowość zakrzepowa, gotowość ta zapalna. Ale popatrzcie, nam się nic nie dzieje. A mamy tak, zwiększone ryzyko różnego rodzaju skrzeplin mikroskopijnych, które mogą doprowadzić do incydentów zatorowych. Mamy podwyższony stan zapalny, który jest bardzo niebezpieczny dla śródbłonka naczyń i mamy ryzyko rozwoju wszystkich chorób razem z procesem starzenia włącznie pod wpływem tego zapalenia. Czyli źle ukrwione pewne narządy, złe trawienie i jeszcze dodatkowo pojawienie się różnego rodzaju problemów udarowych, zakrzepowo-zatorowych czy zapalnych. Jeszcze coś się dzieje, znaczy jeszcze dwie rzeczy się dzieją. Pod wpływem właśnie tego skoku adrenaliny od razu uwalnia się energia, no bo ta energia musi być we krwi dostępna do tego, żeby mięśnie pracowały, mięśnie do ucieczki lub walki. No i co się dzieje? Glukoza jest uwalniana z wątroby z glikogenu oraz z procesu tworzenia glukozy de novo, czyli gluconeogenezy w dużej ilości. Podwyższa nam się poziom cukru we krwi. I teraz, jeżeli my co chwilę się wkurzamy, co chwilę wyrzucamy tą adrenalinę, to my mamy podwyższony poziom glukozy we krwi. Kwasy tłuszczowe się podwyższają, też się uwalnia lipoliza, też kwasy tłuszczowe jako źródło energii. Kwasy tłuszczowe mogą być niebezpieczne dla membran, dla błon biologicznych, dla pracy serca, dla pracy elektrycznej serca, więc mamy więcej paliwa, mamy skurcz naczyń, to znaczy w niektórych miejscach się naczynia rozszerzają, w niektórych kurczą, ale globalnie ciśnienie, opór naczyniowy zewnętrzny rośnie, czyli ciśnienie się zwiększa, praca serca się zwiększa. Przy nadmiernym tej hiperwentylacji, przy tych szybszych oddechach, kiedy to się powtarza, nasz organizm uczy się nowego wzorca oddechowego, nadmiernego oddychania. Jeszcze jedna rzecz się dzieje. Rozwija się tymczasowa insulinooporność tylko po to, żeby wątroba nie czuła, że rośnie glukoza, żeby produkowała je coraz większej ilości, właśnie do tego, żeby wysycić tą krew paliwem do pracy mięśni. To patrzymy krótkofalowo, powtarzające się wyrzuty adrenaliny. Ale słuchajcie, stres, który nie ulega wygaszeniu szybko, jest, i jak nie żyjemy w tym stanie relaksacji, to co się dzieje, uaktywnia się ta oś związana z długofalowym stresem, czyli oś hormonalna już, oś podwzgórze, przysadka, nadnercza. I nadnercza produkują kortyzol. I teraz wszystkie negatywne skutki działania przewlekłego stresu, a także przyspieszonego starzenia, to jest ta nieszczęsna hiperkortyzolemia. I teraz pokrótce opowiem, co robi kortyzol, co złego robi nadmiar kortyzolu, bo bez kortyzolu byśmy nie mogli żyć. Bardzo szybko byśmy
umarli. On jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy dobrze się czuli, żebyśmy regulowali nasz układ odpornościowy, żebyśmy wstawali rano uśmiechnięci, zdeterminowani, tacy prężni do walki z kolejnym dniem, tak? Z kolejnymi wyzwaniami dnia codziennego. Ale jeżeli ten kortyzol jest wytwarzany w nadmiernej ilości i też w niewłaściwych pikach jest wytwarzany, na przykład nie rano, a na przykład później, wieczorem, szczególnie jak powinniśmy iść spać, melatonina powinna pracować, a nie kortyzol, no to pojawią się okropne problemy. No i teraz właśnie, co kortyzol robi? Kortyzol jest hormonem katabolicznym, czyli hormonem rozpadu. Długofalowy nadmiar kortyzolu powoduje utratę tkanki łącznej, wszystkich tych białek strukturalnych, mukopolisacharydów. Co się wiąże z czym? Z tym, że osłabia nam się tkanka łączna, to doprowadza do chorób zwyrodnieniowych, układu ruchu między innymi, ale także do tego, że wyglądamy starzej, do szybszego pojawiania się zmarszczek. To tkanka łączna, ale oczywiście kortyzol negatywnie wpływa także na kości. Rozwijają się choroby kości, z osteoporozą włącznie. Kortyzol źle działa na mięśnie, zapobiega anabolizmowi mięśni i degraduje mięśnie, czyli spada nam masa mięśniowa. Bardzo niedobra sytuacja, szczególnie jeśli patrzymy z perspektywy seniora, który traci masę mięśniową wraz z wiekiem, nie reaguje tak anabolicznie na sygnały anaboliczne, a jest to czynnik ryzyka przedwczesnej śmierci, ta niska masa mięśniowa. Ale my naprawdę mamy problem z utrzymaniem masy mięśniowej, jeśli mamy hiperkortyzolemię. Nadmiar kortyzolu, poza tym, że bardzo negatywnie wpływa na mięśnie, kości i tkankę łączną, też zaburza nam gospodarkę hormonalną. Bo organizm priorytetowo całe procesy syntezy, czyli produkcji kortyzolu, podwyższa wszystkie zasoby idą na produkcję kortyzolu. Tym prekursorem hormonów steroidowych jest cholesterol i potem pochodne, tak? I nasze reakcje biochemiczne idą w kierunku produkcji kortyzolu. No to brakuje nam surowców do produkcji czego? DHEA, czyli naszego hormonu młodości, oraz testosteronu, czy hormonów estrogenowych. Czyli my, mając wysoki poziom kortyzolu, a kortyzol to jest alter ego tych wszystkich hormonów steroidowych innych, tych, które są potrzebne do tego, żebyśmy się dobrze czuli, dobrze wyglądali, młodo wyglądali, mieli libido, mieli wigor, potencję, siłę, odpowiednią masę ciała, skład ciała, kompozycję. Więc już tylko tym, że kortyzol jest wysoki, hormony spadają nam, no to my tracimy młodość i rozwijają nam się choroby przewlekłe i choroby te związane z wiekiem. Co jest kolejna cecha hiperkortyzolemii? Kolejna cecha hiperkortyzolemii to znowu rozwój insulinooporności, bo taka jest jego rola, i rozwój otyłości brzusznej, wdowiego garbu oraz no właśnie całego syndromu metabolicznego, czyli wszystkich tych zmian, które prowadzą do chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Czyli mamy insulinooporność, nadmiar kwasu moczowego, mamy nadmiar triglicerydów, ta dyslipidemia, czyli lipidogram się psuje, mamy podwyższony poziom glukozy, glikozylowane hemoglobiny, insuliny mamy za dużo, hiperinsulinizm. No i to powoduje przyspieszone starzenie, no i rozwój wszystkich chorób znowu, tych niebezpiecznych, które zagrażają nam śmiercią. Kolejna rzecz, którą robi kortyzol, to supresja działania układu odpornościowego. Początkowo oczywiście on się niespecyficznie mobilizuje, żeby wytwarzać stan zapalny, ale długofalowo stres, hiperkortyzolemia osłabia działanie układu odpornościowego. Dlatego się pojawiają przy takim intensywnym, długofalowym stresie różne choroby autoagresywne czy nowotworowe. Mówi się, że 5 minut intensywnego stresu powoduje, że 5 godzin później jesteśmy bezbronni wobec wszystkich patogenów. Ludzie zestresowani częściej chorują na choroby infekcyjne. Wszystkie. Pasożytnicze, grzybicze i bakteryjne i wirusowe. Więc zobaczcie, ile on rzeczy nam niszczy. Przy nadprodukcji kortyzolu zużywamy więcej witaminy C, bo ona jest potrzebna do produkcji kortyzolu.
No i znowu priorytetem jest produkcja kortyzolu, więc brakuje tej witaminy C na działanie układu odpornościowego czy syntezę kolagenu, znaczy to dojrzewanie kolagenu. No i znowu tam to jest kolejny czynnik, który powoduje nam degradację tkanki łącznej między innymi, czy przyspieszony proces starzenia. Wyobraźcie sobie też, że, bo ja już powiedziałem, że kortyzol jest kataboliczny względem tkanki łącznej, ale on też wpływa negatywnie na jakość naszego całego aparatu ruchu i tutaj mam na myśli powięzia i taśmy powięziowe. Osoby zestresowane, bo bardzo dużo receptorów dla kortyzolu jest w mięśniach karku i fibroblasty, które budują, modelują nam nasze taśmy powięziowe i powięzia, bo one stale są modyfikowane, też reagują na kortyzol. Jeżeli mamy podwyższony poziom stresu, i to jest adrenalina, neurohormony, neuropeptydy i właśnie kortyzol, to fibroblasty powodują, że ta taśmy i te wszystkie powięzia się usztywniają, zlepiają ze sobą i to powoduje na przykład pojawienie się trigger pointów, tych punktów spustowych, które nas bolą, które ciągną, które powodują właśnie jakieś takie niespecyficzne, ciągnące się bóle po całym ciele, a sztywność mięśni, szczególnie karku, pojawia się pod wpływem hiperkortyzolemii. Czyli bóle kręgosłupa, od szyjnego w dół. Czyli to jest kolejna cecha hiperkortyzolemii. Poza hiperkortyzolemią, długofalowy stres bardzo negatywnie wpływa na mikrobiom jelitowy, niszczy go, zmienia skład jakościowo-ilościowy, a już wiecie dobrze, bo już nagrałem na ten temat film, że prawidłowy mikrobiom to jest zdrowie całego organizmu i optymalna długowieczność. Więc też ten mechanizm. Kolejna rzecz. Stres wywołuje zwiększone wykorzystanie i wysikiwanie magnezu, czyli tak zwaną magnezurię. Tracimy więcej magnezu wraz z moczem. Ta utrata magnezu może być tak duża, że nasze rezerwy tkankowe się osłabiają i rozwija nam się tężyczka utajona. No i to jest cała plejada różnych dziwnych zaburzeń, dysfunkcji, niespecyficznych objawów klinicznych, ale uwierzcie mi, im mniej mamy zasobów magnezu w naszym organizmie, tym jesteśmy jeszcze bardziej podatni na stres i jesteśmy podatni na choroby i na starzenie się. Też był o tym film. Więc tracimy magnez, rozwija nam się tężyczka utajona, o tężyczce nie będę mówił. Jest cały webinar, który nagrałem na temat tężyczki. No i dużo powiedziałem w moim filmie o magnezie. Kolejna rzecz. Jeżeli jesteśmy w permanentnym stresie, to źle oddychamy. Mamy niewłaściwy wzorzec oddechowy, to znaczy oddychamy torem tym z górnej klatki piersiowej, tym górnożebrowym, nie oddychamy dolnożebrowym, nie oddychamy przeponą po całej objętości, oddychamy za szybko, za płytko i bardzo często też buzią. To powoduje, to oczywiście jest w stosunku do naszego, oddychamy za dużą objętością powietrza w stosunku do naszego zapotrzebowania metabolicznego w danej chwili. Jakie to ma konsekwencje? Przeogromne, bo wydalamy nadmierną ilość dwutlenku węgla i przez to, co się dzieje? pH się krwi trochę przesuwa, może się przesunąć, jeżeli ta hiperwentylacja jest zbyt silna i też mogą się nasilić objawy tężyczki, ale co ważniejsze, tlen nie jest oddawany z hemoglobiny do tkanek i narządów. Jesteśmy permanentnie niedotlenieni. Mimo, że saturacja jest ok, to my nie oddajemy tego tlenu, to jest efekt Bohra. My dzięki dwutlenkowi węgla oddajemy tlen do komórek. Ta wymiana gazowa na poziomie molekularnym może zachodzić. Jeżeli oddychamy za szybko, pod wpływem hiperwentylacji, pod wpływem stresu, my jesteśmy permanentnie niedotlenieni. Mamy mgłę mózgową, bóle mózgowe, bóle migrenowe i inne dysfunkcje naszego całego ciała. Co jeszcze? No, stres, ten psychofizyczny, ten emocjonalny, wywołuje także pojawienie się wolnych rodników. I to nie tylko przez stany zapalne, ale także przez metabolizm adrenaliny. I te wolne rodniki, na przykład wpływając na mieszki włosowe,
na cebulki mogą powodować uszkodzenie tej całej biosyntezy melaniny. I my szybciej siwiejemy. Dlatego się mówi, że czasami można osiwieć ze stresu w bardzo krótkim czasie. Więc dużo jest tych różnych patomechanizmów i jakby objawów klinicznych przewlekłego stresu, ale wyobraźcie sobie jeszcze jedna rzecz na koniec tego tematu, że po jakimś bardzo długim czasie, kiedy my cały czas obciążamy nasz układ nerwowy, a potem układ pod wzgórze przysadka nadnercza, ta oś HPA, to po jakimś czasie nadnercza ulegają wyczerpaniu. To nie jest jeszcze oficjalnie zapisane w medycynie konwencjonalnej głównego nurtu, taka jednostka chorobowa jak wyczerpanie nadnerczy, ale lekarze to zauważają, pacjenci to zauważają, czyli najpierw hiperkortyzolemia jest, a potem po jakimś czasie jest spadek kortyzolu poniżej normy i niewłaściwy właśnie sygnał wyrzutu dobowy, tego rytmu dobowego. No i wtedy jest dramat. Dramat, ból całego ciała, fibromialgia, człowiek leży, nie ma siły wstać z łóżka, no dramat. Więc popatrzcie, jakie są konsekwencje krótkofalowe, średniofalowe i długofalowe takiego przewlekłego stresu. Teraz powiedzmy parę słów o przyczynach stresu. No, większość z nas zna przyczyny stresu. Ja tylko wymienię. Zaburzony rytm okołodobowy, czyli praca zmianowa, problemy ze snem, wystarczy słabo spać i źle spać, i za krótko, zła jakość tego snu, a nasza cywilizacja nam w tym nie pomaga i mamy od razu zwiększony poziom stresu. I kortyzol się podwyższa. Mamy też poza snem i rytmem okołodobowym, no, wyścig szczurów, to wiemy, tak? Nadmiar obowiązków, nadmiar bodźców. Słuchajcie, nawet hałas, taki wielkomiejski hałas generuje stres, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nasz gatunek jest dostosowany do szumu akustycznego lasu, a nie do tego, co się dzieje w mieście. Tak? Krzyków, hałasu, trąbienia na siebie, przejeżdżających tramwajów, no dramat, tak? Samoloty, no. Żyjemy w bardzo ciężkim środowisku, więc mamy ta nadmierna ilość bodźców. Perfekcjonizm, oczywiście też pewne natręctwa u niektórych osób, toksyczne relacje, toksyczne związki, sytuacje, które nas przygnębiają, sytuacje, które powodują, że cały czas o nich myślimy, boimy się jutra, martwimy się o przyszłość. Jesteśmy bombardowani z złymi informacjami z mediów. Tylko tym żyjemy, tak? No, dramat. Ostracyzm społeczny, izolacja społeczna, brak bliskich, konflikty różnego rodzaju. To wszystko generuje stres. Ten przewlekły, ten, który się cały czas powtarza, który nie ulega wygaszeniu. Jesteśmy cały czas, dominują układ sympatyczny, pobudzana jest oś, brak tego układu parasympatycznego. A pamiętajmy, tam wchodzi też jeszcze, jak to wszystko dobrze działa, to jest dobre napięcie układu endokanabinoidowego, dopaminowego i serotoninowego. To wszystko jest zaburzone. Wszystko. Cały układ hormonalny i układ ten neuroendokrynny. Dobra, więc te sytuacje najczęściej generują stres. No i teraz przyszedł czas na to, żeby powiedzieć, jak radzić sobie z tym stresem, więc wyjdę od banałów. Nie wyjdę od banałów, bo banałem byłoby to, jakbym teraz wam powiedział, nie stresujcie się. No nie da się nie stresować. Nie da się w dzisiejszych czasach nie stresować. Idziesz do pracy, jedziesz samochodem w korku, nie da się nie wkurzać na sąsiada, na bliskich. Nie da się, po prostu nie da się. Cały czas o coś walczymy, tak? Jesteśmy potężnym społeczeństwem. Ucywilizowanym, uprzemysłowionym. I to wywołuje sytuację, która nas przygnębia, tak? I nie ma czegoś takiego, nie stresuj się, ale musisz nauczyć sobie radzić z tym stresem. I tutaj też można powiedzieć, że powiem banał, ale dzisiaj nauka wszystkich technik relaksacyjnych to jest must have. To jest must have. Z tego się nie wolno śmiać. Jednemu będzie pomagało tai chi, yoga, techniki jakieś medytacyjne, nie wiem, gdzieś słuchane nawet na słuchawkach. Czy tego typu, czy gdzieś w jakichś grupach wsparcia, które zajmują się właśnie medytacjami.
Dla innego będzie taką medytacją modlitwa, odmawianie różańca. To też przetestowano osoby, które odmawiają różaniec i poziom kortyzolu się zmniejsza. Mówienie mantr, tak? Powtarzanie mantr powoduje uregulowanie oddechu, jednocześnie redukcję stresu i redukcję kortyzolu. Więc redukcja stresu, nauczenie się radzenia ze stresem, techniki relaksacyjne. Kolejna rzecz, diagnostyka, a potem nauka prawidłowego wzorca oddechowego. Był wywiad z Anią na moim kanale, pooglądajcie sobie, co to znaczy prawidłowy oddech, co to znaczy zły oddech i jak powinno się oddychać. Czyli umawiamy się do takiego terapeuty, on robi nam diagnostykę, a potem pracujemy z nim i pracujemy sami, żeby nauczyć się prawidłowo oddychać, żeby nie było hiperwentylacji. Zresztą już samym oddechem jesteśmy w stanie bardzo się zrelaksować, zmedytować i pobudzić nerw błędny, który jest częścią układu przywspółczulnego, tego właśnie związanego z relaksacją. Kolejna rzecz. Patrzenie w dal. Patrzenie w dal, na horyzont. Penthouse'y są bardzo drogie. Domki nad wybrzeżem, na przykład nad wybrzeżem morskim, są bardzo drogie. Dlaczego? No bo dają ten komfort, że człowiek wychodzi rano i patrzy na horyzont, czy wieczorem patrzy na horyzont. Patrzenie w dal powoduje aktywację układu parasympatycznego i aktywację nerwu błędnego. Są inne jeszcze techniki na aktywację nerwu błędnego. Poczytajcie, posłuchajcie sobie, jakie to są, bo warto to robić. Kąpiele leśne. Z pełną uwagą, czyli z tą pełną uważnością, gdzie jesteś w danym momencie i izolacja myśli. Żeby nie odbiegały i nie wywoływały burzy w tej głowie naszej, bo ta burza tych myśli generuje stres, tak? I to zamartwianie się. Chodzenie boso. Też jest to sprawdzone, że uziemienie, kontakt z ziemią, czy leżenie na trawie, czy korzystanie z akcesoriów związanych z earthingiem, groundingiem, też o tym był film, powoduje relaksację i obniżenie się poziomu kortyzolu. Wysiłek fizyczny, ale umiarkowany, bo nadmiar wysiłku fizycznego, taki zbyt intensywny, powoduje wzrost poziomu kortyzolu, bo jest to, jakby nie patrzeć, stres dla organizmu. Nawet się bada kortyzol i testosteron, kortyzol DHA, żeby właśnie stwierdzić, czy pacjent, czy dany człowiek nie jest przetrenowany i ten bodziec treningowy nie jest zbyt duży w stosunku do jego potrzeb. Wysiłek fizyczny aerobowy, nawet zwykły marsz, naprawdę relaksuje. Relaksuje. Kontakty z drugim człowiekiem, z przyjaciółmi. Kontakty społeczne. Jeszcze się dodatkowo podwyższa poziom oksytocyny. Czyli ten hormon miłości, dobrego samopoczucia i relacji. Kontakt ze zwierzęciem. Głaskanie psa, głaskanie kota. Relaksuje. Słuchanie muzyki, takiej relaksacyjnej, takiej jakiej lubimy. Bardzo relaksuje. Dobrze, a teraz przejdźmy do tej ścieżki suplementacyjno-dietetycznej, no bo musimy jakby nie patrzeć, wspierać nasz organizm różnymi substancjami, bo organizm, który jest w stresie, zużywa bardzo dużo różnych surowców, bo wszystko idzie na produkcję hormonów stresowych, a dodatkowo metabolity uszkadzają nasze ciało i skracają nam życie, więc popatrzcie. Zacznijmy od osi podwzgórze przysadka nadnercza. Ja jestem zwolennikiem, jeżeli ktoś żyje w permanentnym stresie, żeby nie doszło do wyczerpania nadnerczy, warto regularnie stosować wszelkiego rodzaju adaptogeny roślinne, bo adaptogeny, sama nazwa wskazuje, pozwalają nam zaadaptować oś podwzgórze przysadka nadnercza właśnie do sytuacji kryzysowych, stresowych i nie ma tego nadmiernego wyrzutu kortyzolu. Jest spadek poziomu kortyzolu, a wzrost poziomu witalności. Tak działają adaptogeny. I to tutaj mówię o wszystkich adaptogenach, żeńszeń, różne gatunki żeńszenia. Może być ashwagandha, bardzo dobra, bo ona też reguluje poziom hormonów, podwyższa poziom testosteronu, reguluje sen, poprawia nam sen. To też jest bardzo ważne, bo sen jest przyczyną stresu, brak snu. Więc ashwagandha, cordyceps, może być różeniec górski i wiele, wiele, pyłek pszczeli i wiele, wiele innych adaptogenów. Do tego dochodzi oczywiście suplementacja witaminą C, bo jest bardzo zużywana, spalana jest w czasie stresu, więc tu musimy naprawdę przywalić dużo tej witaminy C. No, myślę, że 3 gramy w małych dawkach
To jest takie minimum. Dodatkowo magnez oczywiście. Magnez przyjmujemy no najlepiej w postaci biodostępnej, czyli z wody albo po rozpuszczeniu jakiegoś preparatu, który się rozpuszcza w wodzie. No i przyjmujemy go w dawce od 6 do 10 mg na kilogram masy ciała na dobę w takich sytuacjach stresowych. Witaminy z grupy B niesłychanie ważne są dla funkcji właśnie osi podwzgórze przysadka nadnercza. Tutaj główny prym wiedzie kwas pantotenowy. Różne pantoteniany są niesłychanie ważne w walce ze stresem. Dobrze, teraz coś, co jest takie unikatowe, a jednocześnie walczy ze stresem, obniża poziom kortyzolu. Nukleotydy. Badano to na sportowcach. Obniżał się poziom kortyzolu pomimo bardzo intensywnego treningu. Fosfatydyloseryna. Obniża się poziom kortyzolu. Więc to jest kolejny suplement. Warto zwiększyć ilość GABA. Takiego neurotransmitera w układzie nerwowym. On rzeczywiście jest bardzo potrzebny w sytuacjach przewlekłego stresu. Można się suplementować GABą, można suplementować się innymi składnikami, które podwyższają ilość GABy, między innymi witaminami z grupy B6 i inne są też techniki. Teanina, taki aminokwas, który niebiałkowy aminokwas, który jest w zielonej herbacie. Zobaczcie, jak wypijecie taką przeparzoną, lekko przeparzoną zieloną herbatę, poza tym, że jest trochę niedobra, bo jest gorzka, to czujecie taką lekką relaksację, ale jesteście tak fajnie skupieni. To jest właśnie działanie teaniny. Ona zmienia nawet profil fal mózgowych na te fale, które świadczą o relaksacji układu nerwowego. Więc teanina. Dobrze, oczywiście stres psychofizyczny, długofalowy, to jest stres oksydacyjny, czyli nadmiar produkcji wolnych rodników, więc zachęcam do suplementacji czy wzbogacenia diety w karotenoidy, w boostery glutationu, witaminy, nie wiem, tokotrienole, tokoferole i inne substancje, które walczą z wolnymi rodnikami. No bo my mamy wtedy stres oksydacyjny, który nas zabija i skraca nam życie. No, bo to jest ten rodzaj stresu wolnych rodników, który jest wyprodukowany przez nadmiar adrenaliny i metabolizm adrenaliny. Kolejna rzecz, no walczymy też z stanami zapalnymi, no bo mamy podwyższoną gotowość zakrzepową osocza krwi, pogorszoną mikrocyrkulację i mamy zwiększoną ilość markerów stanu zapalnego. No to co musimy zrobić? No musimy brać te produkty, które wygaszają nam stany zapalne. Kwasy omega-3, różnego rodzaju kwas GLA, kanabinoidy. Tutaj mówię głównie o kanabidiolu, w dużej dawce też, może u niektórych osób, nie na wszystkich to działa, ale u niektórych osób po pierwsze zwiększa napięcie układu endokanabinoidowego, my się lepiej przez to czujemy i relaksuje ludzi. Działa na niektóre osoby relaksacyjnie i poprawia jakość snu. Jeżeli nie działa na ciebie kanabidiol, to znaczy, że bierzesz go za mało, za krótko albo potrzebujesz innych fitokanabinoidów. Więc tego typu też suplementy też polecam, tak? I warto je przynajmniej wytestować. A też pobudzenie układu endokanabinoidowego redukuje stan zapalny. Słuchajcie, to jest temat, którego się nie da wyczerpać. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli coś pominąłem, zbagatelizowałem, albo tak opowiedziałem bez szczegółów, to piszcie w komentarzach. Bardzo chcę znać Waszą opinię. Czy próbowaliście coś, co rzeczywiście poprawiło Wasze życie w permanentnym stresie, w permanentnym wyścigu szczurów? Bardzo ciekawe, bo naprawdę stres skraca nam życie. Strasznie. Strasznie. Jesteśmy o 10 lat starsi, jeżeli żyjemy ten wiek biologiczny. Przyspiesza wiek biologiczny w stosunku do tego chronologicznego, kalendarzowego, jeżeli jesteśmy w permanentnym stresie. Dlatego warto o to dbać i suplementacyjnie, i witaminowo. Jeżeli mówię o witaminach, to jeszcze tak na końcu, to mówię o wysokich dawkach. To pamiętajcie, to nie wystarczy kupić witaminy, które mają 100% RWS, czy tam RDA. To muszą być dawki przynajmniej 50, tak zwane B50, przynajmniej. Poczytajcie o dawkach, zobaczcie, o jakich ja substancjach mówię. Jeżeli coś nie działa, to zmieńcie to albo zwiększcie dawkę, poczekajcie na ten efekt. Jeżeli chcecie na przykład poprawić jakość snu, to był też film na ten temat, ale ja polecam glicynę. Glicyna jest bardzo ciekawym aminokwasem, który poprawia jakość snu. No i wszystkie techniki, które są potrzebne do tego, żebyśmy lepiej zasypiali. No nie gapmy się w światło niebieskie, w komórkę przed snem, a wyjdźmy rano i popatrzmy w niebo. Nie w słońce, w niebo, żeby wyregulować rytm okołodobowy. Korzystajmy z filtrów światła niebieskiego wieczorem. No i
tyle. Słuchajcie, dzięki za dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, lajki. Zapraszam na grupę na Facebooku, na grupę Facebooka Centrum Świadomej Edukacji. Do sklepu Oszukaj Czas, gdzie możecie kupić książkę. Książki właściwie dwie. Jedno o terapii siarce, drugie o nutraceutykach. Już mi się język plącze, już zmęczony jestem. Więc książki możecie nabyć tam z moją dedykacją. Zapraszam do oglądania wszystkich poprzednich materiałów, nie tylko moich filmów, tylko też moich kolegów i koleżanek. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!